Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem MaroCobraG i zapraszam do kolejnego materiału z gry Doom Eternal na poziomie trudności Koszmar, Nightmare Mode i gra na 100% ze wszystkimi sekretami. Słuchajcie, już nawet głos straciłem, nie wiem czy to jest dobry pomysł, że ja nagrywam teraz w tym momencie po poprzednim materiale, bo nagrywam odcinek po odcinku, ale takiego mam normalnie kapcia, jeżeli chodzi o gameplay z Dooma, że to jest masakra. Może dlatego, że dzisiaj nagrywałem, o Jezus, się wystraszyłem, mi się naładował granat. Może dlatego, że nagrywałem dzisiaj, słuchajcie, Nioh. To są dwie cholernie ciężkie gry. Naprawdę. Znaczy Doom jest wymagający. Ale jeszcze ten Nightmare Mode. Ale Nioh też jest swoją drogą, są z lajkiem, tak? Nie widzicie. No dobra, już postanowiłem, że wiecie, że chcę w miarę, bo robimy podwójną serię z Dooma. A później dojdzie jeszcze Resident Evil. To może mieć problem czasowy, także póki mam chwilę, to nagrywam. Tu już pod tego pancerza nie weźmiemy. Także postanowiłem, że nagram ten materiał od razu po tym lamerskim odcinku z poprzedniego Doom. Znaczy, no wiecie o co chodzi, z poprzedniego lamerstwa mojego, które mogliście doświadczyć. O Jezu, idźcie mi się. Przepiszę z paścy, przepraszam, na dole jest sekret. Dość późną porą to nagrywam i to może dlatego. No właśnie. Mam 5 pocisków, ale będę korzystał może z karabinu. Okej, teoretycznie tu mamy jakąś łapę. I tu musimy się ogólnie udać. Jeszcze mi jakiś kaszel bierze. Najpierw sprawdźmy, co tutaj jest. Dobra, tu mamy jeden respawn. Wow! No, trzeba uważać definitywnie. O, teraz żeby się tamten pancerz chyba przyda. Tak mi się wydaje. O Jezus! Ja pierdykam, jak to denerwuje. Nie mogę ich w ogóle, słuchajcie, nawet do góry przemieścić. W ogóle nie mogę chodzić w tym kwasie. Także słuchajcie, ja się wycofam. No i lamerstwa ciąg dalszy. Wycofam się, żeby... O, znowu nie mogę chodzić. Muszę to przeskakiwać chyba. Cofnę się po pancerz. Tutaj gdzieś był. Może jeszcze tutaj coś sprawdzimy, ale nie. Tutaj nic nie ma. No bo tu mamy jeden element pancerza i tutaj mam trochę życia. Dobra, od razu inaczej. Weźmy ten pancerz, który był na górze. Okej. Tutaj jeszcze trochę życia było, okej, fajnie. I nie wiem, czy spróbować omijać ten kwas. Zaraz się przekonamy najwyżej. Tutaj jeszcze trochę życia, same dobroci. Tylko że jeszcze jak to przerżnę i znowu tam stracę życia, to się zdenerwuję, tak delikatnie rzecz ujmując. Okej. Cholera jasna, no. Nie jest to takie łatwe, żeby to zdobyć. No najlepiej chyba po tym kwasie chyba nie chodzić. Tak mi się wydaje. No się blokuje nawet. Nie wiem, czy to specjalnie jest zrobione tak, żebyśmy w takim stylu nie zdobyli tego wake upu. Naprawdę boję się tutaj wchodzić. Cholera jasna, jak mnie to denerwuje. Oh. Chyba że weźmiemy sobie normalnie z działa obrotowego. Mam na was sposób, śmietniki. Nie, 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 F, nie. Czemu mi się EF z F myli? Dobra, coś zdobyliśmy. Automapa. Zdobyto. Okej, super. Mamy tamten sekret, jeszcze nie wiem jak się do niego dostać, ale prawdopodobnie będziemy mogli chyba z tego punktu tam przeskoczyć, ale mogę się mylić. Ale już ten hełm mnie interesuje i tam chyba mamy robocika bojowego. Miejmy się na baczności. Okej. Dobra, ten hełmik możemy teraz zdobyć, tylko zobaczmy. O właśnie. Pięknie. Dobra, punkt kontrolny mamy. I tutaj mamy tutaj w plaźmie uderzenie cieplne. To dobrze znamy, słuchajcie, z poprzedniej odsłony. I wiązka mikrofalowa. To może być dobre. Przytrzymaj mysz, 2, by namierzyć cel, a następnie strzelić skoncentrowaną wiązką plazmy. To zatrzyma wroga i wywoła jego eksplozję. No, to jest fajne. To jest fajne. To jest troszkę lepsze. To jest już trochę ulepszona umiejętność niż poprzednie odsłony. To akurat już to jest to samo. Powiem szczerze. Strzelanie z karabinu plazmowego powoduje wytwarzanie się namiaru ciepła, które można uwolnić w postaci potężnego wystrzału, wciskając mysz 2. Czyli przycisk do namierzania. Oj, oj, nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Ogień niezaporowy i przegarzane pociski. No to może być... Kurczę, to może być dobre na duże grupy przeciwników tak naprawdę. To uderzenie cieplne. Ale weźmy sobie to. Yeah! Wiązka mikrofalowa. Super. Hehehe. No tak. Tak mi mów. Tak mi mów. Baby. Dobra, teraz tak. Dobra, dodatkowe życie zdobyliśmy, fajnie. Mam nadzieję, że te gnojki mi się tutaj nie pojawią. Jakby co, to trzymam przy ten palec na spuście. Normalnie tak się idzie wystraszyć od tego dziadostwa. Ale nie. Wierzę na spokojnie. Nic tutaj nie ma. Uch, okej. Do strzelby mam trochę mało amunicji, także wejdę sobie do plazmagana. Przestawię wam, jak wygląda ta wiązka. Wykorzystaj go, by aktywować mecha i oczyścić sobie drogę. Okej. Aktywować mecha i oczyścić sobie drogę, powiadasz. O panie. A tam widzę, że będzie ciekawo. No, sekret muszę ogarnąć jeszcze. No, klimatycznie to wygląda, oho. Dobra, F. Okej. Ale to nie jest sposób, żeby ten sekret ogarnąć, także musimy dalej kombinować. Bo tutaj nic nie zrobię. To są dosłownie ten sam element, co można było przesuwać. Ale tamte elementy się świecą na zielono. Ten akurat już nie. Dobra. Teraz Maro myśl. Wiem, że nie umiesz za bardzo, a raczej nigdy nie umiałeś. Ale przynajmniej tutaj spróbuj jakoś wymyślić, jak się dostać do tego secretu. Gdzie ściana musi być? Od której strony? Tutaj raczej nie przejdę. Tu jest pod spodem jakieś przejście. A jakbyśmy tutaj coś poszukali. Może dokładniej. To oczywiście nic nie znajdę. Też nic nie ma. Oj, chyba będę musiał zrobić cięcie. Bo nie mam pojęcia, jak to zdobyć, a chcę jednak ten sekret mieć. O, widzicie, no mówiłem, że... że o to tu chodzi. Tylko nie wiem... jak spowodować, żeby to przenieść. To mnie trochę martwi. Chyba, że tego mecha muszę jakoś uruchomić, ja, czy co? Nie wiem, powiem szczerze. A zobaczmy, jakbyśmy to rozwalili. No właśnie. To definitywnie musimy coś z tym mechem to ogarnąć. Tylko co? Nie, tak nie przeskoczę. Ojej. No za bardzo kombinuję, powiem wam. Chyba że zrobimy cięcie znowu, żeby nie przedłużać materiału. Bo chwilowo nie mam pojęcia, co tu zrobić. Znajdź centralny rdzeń zasilający, znajdź zdrajcę. Nie, nie, dobra, szkoda mi czasu. Widzimy się po cięciu, jak ogarnę, co tu mam tak naprawdę zrobić. Dobra, misiaczki, to nie trwały długo oczywiście. Właśnie, to długo nie trwało, ale nadal mi nie pomogło w kwestii tego dziadostwa. Bo kurczę, nadal... nie wiem, co tutaj mam zrobić. Kurczę, bo definitywnie to można tutaj jakoś to zepchnąć, czy jakoś uruchomić, ale no jestem za bardzo w stanie wymyśleć jak. Też nic nie zrobię. Aha! Dobra, rozumiem, czyli i tak trzeba uderzyć w to i tak. Nieważne, czy się świeci na zielono, czy nie. Okej. No to teraz już od razu wiadomo, o co chodzi. Dobra. Sekret mam znaleziony. Wow. To było dobre. Jakiś sekret, jakaś płyta. No nieźle, nieźle. Powiem wam szczerze, nieźle. Nie pokazuje mi tego sekretu tutaj nigdzie. A szkoda. Ciekawe, co to było. Muszę sobie chyba zatrzymać nagranie. Albo zobaczyć na moich materiałach, jak się nagrało, co to było dokładnie. Ej, przepraszam, bo już się cały czas spać chcę. Już jest późna godzina. Dobra, czyli sekrety, słuchajcie, tego rejonu mamy zaliczone. Czyli idziemy tam, gdzie nam gra każe. A to się wiąże z rozpierdzielem. Tak mi się wydaje, misiaczki. Także idziemy na dół. A nie, idziemy tu. Tylko musimy się wspinać znowu. Dobra. Gdzie teraz? Dobre pytanie. Dobra, już wiem. To na górę. Okej. Tam mamy pliczek z wpisem. Historia strażników, część druga. I kolejne zajebiste te graficzki. Mi się naprawdę to podoba. Strasznie mi się tutaj podoba. Tutaj ta grafika w czasie czytania tej historii, w ogóle przedstawienia nam tej historii fabularnej z gry. Naprawdę super. Tłumaczenie fragmentu Liga Sultagenta, Księga Królów. W czasie żalu, gdy na tronie zasiadł Etrex, lud Argentu chyba powinno być, otrzymał błogosławieństwo Argenty. Albo w ogóle jakiś nowy lud, którego nie znam. Porcelanowo-białe istoty ze świata ponad naszym przyniosły dar do Denur. Obserwatorzy naszych wielkich czynów, wielbiciele naszych przekonań, starali się nawiązać więź z naszymi mieczami i dać trwały początek naszemu światu. Nie, to przesuwaj, to przesuwaj. O Jezus, serio? O Jezus, naprawdę? Były to istoty, jakich dotąd nie widzieliśmy. Miecze i tarcze nie miały dla nich znaczenia, bo erytoryczne ciała tych świetlistych istot zadawały się wolne od wiązu śmiertelności. Potrafiły poruszać się w czasie i przestrzeni, panowały nad wszystkimi krainami znanych z nieznanych wymiarów. Dzięki ich metodom staraliśmy się silniejsi, a nasze społeczeństwo wzmocniło się nieskończonym na mądrość, moc wszechwiedzy. Zapewniali naszemu ludowi bezpieczeństwo po waszej czasy, zarówno w tym, jak i w następnym świecie. My otrzymaliśmy miecze i zagłębiliśmy naszą magię, oni wzmacniali duszę i ducha. Śmierć nie oznaczała już dla nas końca. Ci, których nazywamy makarami, nasi nowi sojusznicy w tym brutalnym świecie, daje nam bezpieczeństwo w śmierci, o której osiągnięcie za życia walczyliśmy tak ciężko. Mieliśmy zaznać wiecznego spokoju, naszych umysłów nie dręczyły już niepokoje o tych, którzy zginęli u naszego boku, bo wiedzieliśmy, że zobaczymy się z nimi znowu w krainie poza śmiertelnym planem. Siła naszych zwyczajów i czynności, naszej egzystencji, zgodnie z prawami makrów, miały nam zapewnić dostęp do wspaniałego miasta w chmurach, w którym powitają nasze kobiety i dzieci wojownicy krewni. Przyjęliśmy święte doktrywy makrów, za to zyskaliśmy szansę na wieczny spoczynek dla naszych nieśmiertelnych dusz w błogosławionym utargu. Dzięki paktowi zwartemu naszymi nowymi bogami znaliśmy pokój, jakiego nigdy dotąd nie dane nam było zasmakować, ponieważ byli odmienni od pierwszych, których obecnie nie dawała wytchnienia od strachu i niepewności życia w surowym i bezwzględnym świecie. Objęcie makrów było ciepłe i wyprowadziło nas w erę duchowego dobrobytu. To ta dziwka, która do nas mówiła, ona jest z makrów, tak? Ciekawe. Poproszę amunicję. Super. Coś zdobyłem. Proszę przeczytać, co tam było napisane. Jakieś ilości zabitych przeciwników w danym stylu. Nie wiem, czy chodziło o piłę mechaniczną. Ja sobie na nagraniu zobaczę. O co kaman. Jak to wygląda na mapie? No, bezpiecznie. Chyba. Co to było? Wow. Okej. Ja muszę tam skoczyć, co? Tak by mi się wydawało. Dobra, zeskoczmy. Nie! O Jezus. Zawał murowany miałem przed chwilą, nie? Dobra, okej. Czy to jest jakiś sekret, czy coś? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Ale tam są areny z przeciwnikami. Już to widzę. Już to śmierdzi na kilometr rozpierdzielem. No, tylko tak, widzicie, nie jestem w stanie już teraz przeskoczyć tam kierunku. Ale tam jest ścianka. Dobra. I teraz co? Oj, nie straż mnie, gro. Już dwa razy myślałem, że zlecę. Czy tutaj jakiś sekret mamy? Nie. Dobra. A, chyba to jeszcze muszę odpalić, co? I to? No nie podobają mi się te wrota. Oczywiście dosyć znany dźwięk otwierających się drzwi z poprzedniego Dooma, poprzednich starszych Doomów. Łocie, panie. Kakodemon, słaby punkt. Już zmieniam. Chyba, że mamy coś w kodeksie nowego. Wystrzel bombą przylepną. Punkt kontrolny. Jeszcze skorpiony. A, jest. Będzie zabawa. Dobra. Nice. Do widzenia Państwu. Nie mam za bardzo amunicji, a mam do karabinu. Nie mam już życia. Już mam. Nice. Dobra. Pięknie. Mam trochę życia. Dobra, granat. Dobra, życie zdobyłem. Dobra, dawaj. Nice. No nie przeżyję tego. Jak to wygląda? Dobra, mam plazmagana. Dobra, jest. Pięknie. Dobra, wykończ. Nice. Cholera jasna. No nie wierzę. Za duża panika, za duża panika w mojej walce. Jeszcze raz. Masakra. Dobrze szło, ale jest taka rozpierduwa. To po prostu masakra. Dobra, nie mogę namierzyć. Dobra, dawaj. No i zginąłem. No ciężko będzie tutaj. Dobra. Pięknie. Ładnie. Dobra, mam paliwo do piły. Dobra, dawaj życie. Ała. Dobra, fajnie. Dobra, ładnie. Wykończ. Dobra. Super. No, dawaj strzelbę. O, wykończ. Dobra. No, nie mam amunicji, muszę piłę wziąć. Dobra, zmień na granat. Dobra, pomidorek. Dobra. Znowu zmień na ten, na działko obrotowe. Oj. Ja pierdolę! Boże, po prostu nie mogę przejść. Jednego etapu, już 28 minut materiału, muszę kończyć już odcinek, a nie mogę przejść, nie? Straszne. Co tu się dzieje? No widzicie, jaka gra jest ciężka. Super, jak dostałem. No ja! Nie, no chyba dzisiaj skończymy na tym materiale, bo tego nie przejdę. Za cholerę. Już się zestrał, to tego nie przejdę dzisiaj. Ja no, myślałem, że nie zdechniesz. Dobra. No nie jest za fajnie. Dobra, życie zdobyłem. Dobra, dawaj. Super. Dobra, w końcu się zaczynam w miarę uczyć tej gry. Nice. Dobra, zdech. Dodatkowe życie, fajnie. Pancerz. Dobra. Dodatkowe życie by się przydało. Wow! No łatwo mnie załatwił. Dobra, ładnie. Dobra. Nie mam już siły. Nie mam już też amunicji. Dobra. Granat. Zmień na ten. Dobra, dawaj go. O, mały włos. No nie. Znowu. Ja pierdolę. Masakra. Widzimy się po cięciu. Albo nie, ostatnia próba. Ostatnia próba. I widzimy się po cięciu, aż to przechodzę. Normalnie, bo nie mogę przejść. Nie mogę tego przejść, nie? Za cholerę. Dobra, nie. No super. Pięknie się wpakowałem. Nawet damy trochę życia. Dobra. Masakra. Ja pierdolę, jaką salwę mi sprzedał. Nie, widzimy się po cięciu. Widzimy się po cięciu, jak to spróbuję przejść, bo to nie ma jakiego opcji bytu. Widzimy się po cięciu. Ja pierdolę, w życiu tego nie przejdę, kurwa! Noż ty jebana kurwo. Jest! 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 Boże! Powiem wam szczerze, jedna z najgorszych map ever. W ogóle spieprzyłem to, nie wiedziałem, że aż taka ciężka będzie mapa. Straciłem wszystkie wskrzeszenia. I to był koszmar, powiem szczerze. To był pierwszy, słuchajcie, przykład. Ja włączę sobie ten licznik, bo ja się męczyłem, słuchajcie, godzinę tutaj. Męczyłem się jebaną godzinę. Tutaj. Jak nie lepiej, jak nie z półtorej. Pierwsza, słuchajcie, mapa. Cały jestem umęczony. Pierwsza mapa, słuchajcie, która pokazuje, jak ten Doom jest ciężki. Naprawdę, nie dałem sobie tutaj rady. Naprawdę. Masakra. I mi tutaj Shenty, jeżeli to oglądasz, mi mówisz, że ja tu miałem na najcięższym poziomie trudności grać na jednym życiu, gdzie ja tutaj chyba miałem z 50 podejść, jak nie lepiej. To jest jakiś Doom Slayer, jakiś rogacz. Ja pierdziele, myślałem, że tego nie przejdę, naprawdę, seriuwa. Myślałem, że nie przejdę. Patrzcie, nawet pokazuje takie pomniki na mapie, super sprawa. Wygląda jak Baron Piekieł. Teoretycznie. Ja pierdykam. Masakra. Coś niesamowitego, naprawdę. Co tu się działo? Bo znowu 2 punkty ulepszenia broni. To by się przydało ulepszyć, kurczę, bo jest takie słabe. Czas ładowania wiązki mikrofonu spada o 66%, ale czuję 1 punktu jeszcze. Jezus, co to się działo? No nie mogłem przejść, za chuja tego, no nie mogłem. Po prostu nie mogłem. Aż zabluźnię, choć obiecałem sobie, że nie będę bluźnił, ale po prostu to się kurwa nie dało tutaj, nie? I to był horror. Myślałem, że dzisiaj, słuchajcie, że wyłączę i widzi mi się że zobaczę się z wami w następnym, w nowym dniu. W kolejnym dniu po prostu przerwę, prześpię się i dopiero usiądę do tej mapki. No, dramat. To, co się tutaj działo, to był dramat. Jeszcze za dużo, jak debil traciłem, wiecie, te wskrzeszenia tam, bo nie wiedziałem, jak mam dalej przejść. Traciłem wskrzeszenia, traciłem wszystko. I to się wszystko mściło. No tak to się wszystko mściło. Że to jest masakra. Dobra, to raczej wszystko już mamy znalezione. Ojejku, co tu się działo? Naprawdę koszmar. O nie. I widzicie, jak to się... Jak tu się fajnie chodzi na skraju śmierci. Oho. Masakra. Massacration, detalation. Ja już chyba skończę ten materiał, powiem wam. Jestem taki zmęczony, umęczony nim, że to jest dramat. To jest po prostu dramat. Ojej, gdzie spać chcę jeszcze. Oho, uzupełnienie do skoku. Weź uzupełnienie do skoku, by całkowicie wypełnić wskaźnik do skoku. Po zdobyciu uzupełnienia można ponownie doskoczyć po pokonaniu większej odległości. O matko panie. Dobra, spróbuję. O, już było blisko, jakbym uwalił to. Dobra. Masakra. Ten gnojek. A czy coś potrzebuje? Potrzebuje pancerza. Właśnie. Dokładnie, także sobie od razu wziąłem z działka, uzupełniłem ten pancerz. O matko, naprawdę. No super, powiem wam szczerze, że w porównaniu do poprzedniej odsłony widoczki są tutaj mega. Przepraszam. Mega zarobiste. Jezu, ciekawe co tam się dzieje. Ile demonów w ogóle. No, może być tam impreza, powiem wam. Ojejku. Dajcie punkt kontrolny, ja kończę, bo już mam dosyć tego koszmaru. Naprawdę. Ta misja to był jeden wielki, cholerny koszmar. Ale... tam jakoś można się dostać. Tam w tym kierunku. Tylko jak to zrobić? Na pewno nie z tej strony. Definitywnie coś tam jest. Tylko nie wiem, czy jest to, wiecie, dostępne z mojej perspektywy. Nie. Nie jestem w stanie. Ciekawe, jak tam mam wejść. Definitywnie tam mnie jeszcze nie było. No nie, pójdźmy najwyżej tam, gdzie nas gra prowadzi. I co, czyli tu. Dobra. Tutaj sobie wchodzimy. Później tutaj. No i co tutaj mam zrobić? Wchodzę sobie tu. Jak na razie to żadnego sekretu nie ma. Okej, wchodzę na ten epicki pomnik. To jest mój cel, ale czemu tam nie mogę wejść? Wiecie, to mnie martwi, tutaj. Chodź, powiem szczerze, to teraz po prawej stronie będziemy mieć jakąś zabawę. No widzicie? Teoretycznie tam mogę, tutaj mogę wejść. I to sprawdzić. Znaleziono sekret. Ogólnie, super. To jeden sekret już mam. W takim bądź razie. Dobra. Zmienię sobie na to działo. A nie. Bo bym się interakcja mieli ze zmianą. OS. Sekret starcie ukończone. Ciekawe, czy mi to liczyło. Nie wiem, czy mi to liczyło, słuchajcie. Prawdopodobnie nie. Bo znowu się widzimy tutaj. Dobra, to czy mi zaliczyło, czy nie, zobaczycie już w następnym odcinku, bo i tak ten materiał się stosunkowo przedłużył, a już mam naprawdę dosyć, słuchajcie, tego, co to się działo. Naprawdę wykończyli mnie na tej arenie. Także tam, czy tamte się wyzwanie udało, czy nie, zobaczycie już w następnym materiale, do którego was serdecznie zapraszam. MaroCobraG na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale i dziękuję, że poświęcicie swój czas na moje klipy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!